Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, jakimi motorowerami szkolimy na kategorię AM, w ogóle żebyście też wiedzieli, czego możecie się na egzaminach spodziewać, jakich motocykli, jakich motorowerów. To pierwszy z nich, który tutaj widzimy, to jest obecnie motorower, który jest na egzaminach od tego roku. Model Junaka, model 906. Oczywiście model motocykla, motoroweru o pojemności 50 cm sześciennych, czyli na kategorię AM, z manualną skrzynią biegów. Czyli tutaj jak gdyby uzyskujemy uprawnienia na manualną skrzynię biegów, ale jednocześnie też robiąc kurs prawa jazdy na taki motorower, uzyskujemy również uprawnienia na skutery, czyli na te wszystkie motorowery z automatyczną skrzynią biegów, ale jak również na mini auto, które niżej w filmie też Wam opisuję. Chodzi o mini auto, czyli mini samochód z ograniczeniem do 45 km na godzinę. Film macie również niżej na temat tego pojazdu, który u nas się w ośrodku szkolenia znajduje. Czyli jeszcze raz podsumowując, Junak 906. Następny motorower, którym uczymy, jest to motorower Junak 902. Jego co prawda na egzaminach nie ma już w tej chwili, wycofano go, ale również jak ktoś lubi takie klimaty trochę czoperowate, takiego czopera może takim motocyklem u nas, motorowerem u nas pojeździć. Również na kategorię AM go używamy, ale też podczas początkowych szkoleń na kategorię A, oczywiście z manualną skrzynią biegów. No i dalej mamy dwa motorowery z automatyczną skrzynią biegów. Pierwszy, no to już pewnie przede wszystkim młodym znany marzenie wielu młodych ludzi, Yamaha Aerox, czyli sportowa wersja Yamahy, skutera. 50 oczywiście, czyli 50 cm sześciennych. Również takim motorowerem u nas macie okazję się poszkolić, pojeździć. I na samym końcu za mną stoi motorower Yamaha Neos. Yamaha Neos, czyli motorower, który też jest u nas na szkoleniach, ale jednocześnie jest to też motorower, który jest na egzaminach na kategorię AM. Oczywiście szkoląc się takim pojazdem, zdawając egzamin na takim pojeździe, uzyskujecie uprawnienia tylko do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów i taki wpis oczywiście uzyskujecie też w dokumencie prawa jazdy, bo też często o to pytacie, czy jak zrobię sobie prawo jazdy na automatyczną skrzynię biegów, czy będę mógł jeździć manualem. Nie będę mógł jeździć manualem, natomiast jeżeli zrobię sobie uprawnienia na taki motorower, czyli motorower z manualną skrzynią biegów, to będę mógł jeździć skrzynią automatyczną, jak i również będę mógł jeździć tym pojazdem, tak zwanym mini autem, tak? Tym, który często na drogach spotykamy. No to tyle tytułem tych motorowerów. Zachęcam do tego, abyście zajrzeli na stronę motocyklon.com. Tam macie wszystko na temat tych szkoleń. Jeżeli są pytania, to można też się ze mną osobiście spotkać. Gniezno, ulica Witkowska 117, tutaj gdzie mamy cały teren do szkoleń. A jeżeli chcecie uzyskać jakieś inne informacje, również telefoniczne, wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej. Pozdrawiam.